Hejka, hej, Czokubez, kropka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam recenzję magazynu Lego Ninjago i jest to numer już drugi na ten... Nie, Boże, drugi na ten rok, pierwszy na ten rok, przecież mamy jeszcze styczeń. No i w tym magazynie prezentem jest złoty Lloyd Oni, ale jak widać Lloyd tym razem zapomniał, maski Oni, także zrobimy sobie dzisiaj customa. Prezenty jak zawsze na końcu będą pokazane, także co, otwieramy. Tutaj oczywiście już na samym początku mamy świetną stronę, ponieważ mamy tutaj Harumi. I zobaczcie, mamy nową serię kart, mamy też tutaj nową saszetkę, także otworzymy w tym odcinku. No i zobaczcie na te piękne karty Harumi. Mam nadzieję, że trafi nam się chociaż jedna karta Harumi w tym razem w tej paczce, także zobaczymy. No i teraz co? Spis treści jak zawsze na samym początku, później też troszeczkę o naszej minifigurce, jakieś tutaj zadania. No i mamy już komiks. I ten komiks, tutaj proszę bardzo, tak on tutaj się prezentuje. Okej, okay, teraz mamy zadanie oraz pierwszą część plakatu, a tutaj drugą. I tutaj taki złoty smok Kai. Tutaj mamy nowe zadanie z Harumi, także też fajnie. No i dalszą część komiksu. Tak, tak. No i co, tutaj teraz mamy ostateczny triumf drużyn. I teraz tutaj mamy kto pomaga Ninja w 16 sezonie, czyli tak, drużyna pierwsza, no to są gazeciarze, czyli tutaj mamy no Antonia, Lil Nelsona, druga drużyna to są Merlopianie, czyli wiadomo Bentomar i tak dalej, drużyna trzecia, no to są mieszkańcy Shintaro, no to też wiadomo księżniczka Vania, jej armia i teraz ci uwyżeni, czy tam jakoś uniesieni, jakoś tak to było, drużyna czwarta to są więźniowie. No to wiadomo, Fugitaw, Kilo, Ultraviolet, Ronan, no i drużyna piąta, czyli Wężony, to tutaj wiadomo, Wężonowie też pomogli. Ok, teraz możemy tutaj stworzyć swój własny komiks, także ciekawe to jest, bardzo to jest też fajne tutaj. Tutaj mamy konkurs oraz pracę z Królem Vangelisem. Nowy magazyn Lego Jurassic World oraz te nowe karty. A tutaj mamy jeszcze informację, co będzie w nowym magazynie. Będzie już 21 lutego. Ninja znów wzbiją się do lotu. Będzie to złoty smok Jay. Oczywiście ja tą figurkę już mam, także na pewno ta figurka się pojawi na moim Vinted. Mamy tutaj tą kartę, która się prezentuje tak, jest to skrystalizowany mroczny władca, edycja limitowana. Ja tych kart no raczej nie będę kupować, jedynie to, co mi zależy na tym, żeby trafić jedną kartę chociaż z Harumi, także co? Zobaczmy, jakie w tej serii mamy karty, tak jak to robiłem ostatnio. O, 6 kart zawiera, czyli 6 kart w jednej parce. I teraz tak. 97 kart postaci, 16 neonowych kart komiksowych, 36 kart akcji, 18 kart zasadzek, 18 kart pojazdu, 27 kart fuzji oraz dwie karty specjalne, czyli 36 kart holograficznych, 12 neonowych kart, 12 ultra kart, jedna z jedna w piątej saszetce oraz 4 karty planowe, jedna w 25 saszetce. Łącznie 236 kart. Tak się prezentują tutaj zasady gry. Tym razem mamy tutaj Zayna, Cola, Kaja, Garmadona, Lloyda, Nie oraz Jaya. No i mamy tutaj, o! Karta limitowana to skrystalizowany mechanik. Tak się on tutaj prezentuje. Niszczyciele zemstonów akcji. Następnie mocarny pan F. Później wyścigówka Kaja Evo. Tu podpisać. Jest to karta za zasadzka oraz smok wodny. Czyli trafiły nam się bardziej karty tutaj, patrzcie, z drużyny kryształowej, ponieważ mamy aż trzy złe postacie. Teraz byśmy, proszę bardzo, mieli tutaj zrecenzować sobie tą figurkę, ale z racji tego, że ja już tą figurkę mam i nawet pojawił się specjalny odcinek z tego, link oczywiście w opisie, to zrobimy sobie customa Lloyda, tego co się wam teraz pokazuje na ekranie. Do jego strony potrzebna nam ta figurka oraz maska od Cola,
oraz no też możemy tego kola sobie tutaj też wykorzystać. Oczywiście ten kol był w magazynie chyba w listopadzie, także spoko mam tutaj no już tego no drukę jak jakby no zapasowego. I ten kol jest na moim Vinted i jego możecie sobie kupić tutaj z racji tego, że no nie ma maski, to będzie, to było po prostu tutaj do tego dodałem specjalną nową broń. Po prostu zamiast czarnych rączek teraz będą złote, ponieważ jak wiemy ten los z tego co my chcemy zrobić customa, no ma po prostu czarne rączki, także co, zaczynamy go już robić. Dobra, lojce nam już tutaj rozsypał, także po kolei. Także zamiast tych włosów, które się pojawiają w tym oto magazynie, ja oczywiście używam maski od Kola. No i teraz trzeba mu tylko te rączki wymienić. Tadam, tak się prezentuje ten Lloyd już pod tej tych zmianie rączek i mi się bardzo ta figurka podoba. Jak wiem w serialu Lloyd ma tą tutaj czarną bandamę, także idealnie tutaj po prostu już mamy, no też tutaj macie porównanie. Ten Lloyd oraz ten tutaj obok. Ten Cole teraz wygląda tak, też nie jest źle. Jego znajdziecie na moim Vinted oczywiście. No i co? Teraz użyjemy tylko tą broń, no i będziemy już się żegnać. No i zostały jeszcze nam te włosy tutaj po nim. Także Lloyd Oni prezentuje się w ten sposób, nie tak jak w magazynie, tylko proszę bardzo z maską. No ale teraz z racji tego, że mamy tego Lloyda, to co zrobimy teraz przemianę. Podsumowując, tutaj mamy najlepszy dla tutaj proszę bardzo fanów Lorumi widok oczywiście. Serduszko, a obok niego Lloyd oraz Harumi. Ale wracając, no to tutaj mamy tego Lloyda, a u góry mamy proszę bardzo prawdziwego, halo, ostrość, o, Lloyda Oni, który walczy tutaj proszę bardzo z armią, z jednego z armii Zemstonu oraz Pytora i Mechanika. Dobra, no to co, ja wam życzę oczywiście miłego dnia, ponieważ ten dzień się dopiero zaczyna i widzimy się, no właśnie, widzimy się jutro w nowym shortcie, pa!